Szczęść Boże, Maria Kupczyk. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Rząd finalizuje umowy z samorządami, które zgłosiły chęć sprzedaży węgla swoim mieszkańcom. Z pełnym przekonaniem mówi też, że surowca w Polsce nie zabraknie. Stawia jednak znak zapytania wokół inwestycji w kopalnie. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński był pytany na Śląsku, czy obóz władzy zweryfikuje swoje plany wobec regionu. Zakładają one, że w 2034 roku przyspieszy proces likwidacji kopalń, tak by w 2049 roku rola węgla w polskiej energetyce była już marginalna. I choć prezes PiS-u nie chciał składać wiążących obietnic, to sam przekonywał, że jest zwolennikiem modyfikacji tego planu. Ja osobiście uważam, że ten plan powinien być zmodyfikowany. I my pewną ilość kopalń musimy zachować. Chodzi mi tutaj o węgiel kamienny, ale być może powinno to dotyczyć także węgla brunatnego. To wypowiedź, jaka padła na antenie Polskiego Radia Katowice. Z kolei w Gliwicach, gdy Jarosław Kaczyński spotkał się z mieszkańcami, mówił, że polska droga do atomu też może się wydłużyć i to polskie elektrownie węglowe będą nam wtedy dawały gwarancję bezpieczeństwa. Stąd w ocenie polityka rok 2034 jako początek szerszej likwidacji kopalń wcale nie jest przesądzony. To trzeba będzie jeszcze raz zanalizować. I trzeba tutaj będzie wykazywać wobec partnera europejskiego duże zdecydowanie. My musimy być zabezpieczeni. Unia Europejska według prezesa PiS-u mimo kryzysu za wschodnią granicą dalej ma problem z wyciągnięciem wniosków. Choć nawet Niemcy cofają się w swojej transformacji energetycznej, w Brukseli nadal jest silna presja, by redukować emisje. Inwestycje w kopalnie na dziś według obozu władzy trudno uznać za rentowne. Mogą się one nie zwrócić, choć inne zdanie zajmują tutaj związki górnicze, naciskające, by rozpocząć duże inwestycje. Prezes PiS-u nie wykluczył nawet budowy nowych szybów, ale wskazał, że żadne decyzje nie są podjęte. Po wejściu w życie embarga na węgiel z Rosji zimę w Polsce ratuje import. Choć wicepremier Jacek Sasin wyjaśnia, że do indywidualnych odbiorców i tak trafiło 3 miliony więcej ton węgla z polskich kopalń. Wyzwaniem jest rozwiezienie surowca po kraju. Odbywa się to przy udziale samorządów, a do całego programu zgłosiło się ich 2300. Do wszystkich gmin trafiły propozycje umów. Poniedziałek, wtorek, jak rozumiem, będziemy finalizować, że wszystkie te gminy, które chcą węgiel, będą miały podpisane umowy i węgiel do nich będzie trafiał. Rząd wychodzi z założenia, że te gminy, które nie zgłosiły się do programu, nie mają problemu z dostępem do węgla. Jednocześnie podkreśla, że nie ma już wątpliwości, że surowiec w Polsce jest. Nie ma też sygnałów, by jego jakość nie pozwalała na palenie w piecu, co rozwiewa wcześniejsze obawy, jakie podnosili tutaj m.in. związkowcy. W Gliwicach prezes PiS-u Jarosław Kaczyński mówił, że młodym ludziom trzeba dać wybór i wyraził jasny sprzeciw wobec ideologizacji polskiej szkoły, gdzie jedna strona sporu politycznego i światopoglądowego chce dyktować najmłodszym, jak mają myśleć. Uczynimy, jeśli wygramy wybory, wszystko, żeby to nie było tak, żeby jakieś mniejszościowe, lewackie grupy mogły pod różnymi względami, nie tylko o tą sprawę chodzi, terroryzować szkoły, terroryzować dzieci. Musimy dać tym młodym ludziom prawdziwy wybór, ale o tym wyborze bardzo często mówią właśnie nasi przeciwnicy, tylko że ich wybór polega na tym, że to ich trzeba wybrać. Tu warto wspomnieć o słowach Jana Pawła II, który mówił, odnosząc się do demokracji liberalnej, o zagrożeniu totalitaryzmu, który będzie wyrastał z tej właśnie formuły politycznej. No i to się niestety dzisiaj w jakiejś mierze zaczyna sprawdzać, jeszcze zaczątkowej, ale w tym kierunku idzie. A po drugie, o słowach Reagana, prezydenta Reagana, który powiedział w tym wypadku o Stanach Zjednoczonych, że jeżeli w tym kraju, w jego kraju przyjdzie zagrożenie totalitarne, to ono będzie wynikiem właśnie przemian koncepcji liberalno-demokratycznych. No i dzisiaj tam takie zagrożenie w oczywisty sposób istnieje. Profesor Krzysztof Szwagrzyk z Instytutu Pamięci Narodowej podsumował dotychczasowy dorobek swojego zespołu, który poszukuje szczątków bohaterów ofiar komunistycznego reżimu. Wczoraj minęło 10 lat od pierwszych ekshumacji na Łączce. Po tych wielu latach możemy powiedzieć, że wszystkie szczątki naszych bohaterów zostały wydobyte. Trwa proces identyfikacyjny.
to wielkie dzieło, które przed laty rozpoczęliśmy, będzie zakończone wtedy, kiedy poznamy nazwiska wszystkich naszych bohaterów i wtedy, kiedy na Łączce stanie Panteon, który jest godny naszych bohaterów. Łączka to symbol. Łączka to miejsce najważniejsze, jeżeli mówimy o ofiarach systemu komunistycznego. Ale musimy pamiętać także, że tych łączek w Polsce mamy bardzo wiele. Każde miasto z siedzibą Urzędu Bezpieczeństwa, każde miasto powiatowe i wojewódzkie ma swoje łączki. I to są wyzwania, które przed nami stoją. Dotrzeć do nich, odnaleźć je, dotrzeć do rodzin po to, żeby móc zabezpieczyć materiał genetyczny. To jest wielkie dzieło, które z pewnością przekracza możliwości jednego pokolenia. Polska wesprze starania Finlandii i Szwecji o dołączenie do NATO. Premier Mateusz Morawiecki będzie rozmawiał o poparciu wniosku akcesyjnego z węgierskim przywódcą Viktorem Orbanem. Zapewniał o tym wczoraj w Helsinkach, gdzie rozmawiał z premier kraju. Zarówno w Finlandii, jak i Szwecji poczuciem bezpieczeństwa zachwiała agresja Rosji na Ukrainę. Wszyscy obawiają się eksplozji, a wobec tego widma Helsinki i Sztokholm podjęły decyzję o zmianie polityki bezpieczeństwa. Zamiast być państwami neutralnymi, postanowiły dołączyć do NATO. I nie po to, by komukolwiek zagrażać, ale po to, by stać się częścią sojuszu obronnego. W obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę cały wolny świat musi być solidarny. Solidarność to bezpieczeństwo, mówił wczoraj w Helsinkach premier Mateusz Morawiecki. Nadal są jednak kraje, które opóźniają rozszerzenie sojuszu. Jestem pewien, że razem z naszymi przyjaciółmi ze Słowacji i Czech poprosimy Viktora Orbana o szybką ratyfikację dokumentów dla Szwecji i Finlandii, ponieważ ma to krytyczne znaczenie dla wschodniej flanki NATO. Nie tylko Węgry nie podjęły jeszcze decyzji. Turcja mówi głośno i publicznie, że nie ma problemów z Finlandią, natomiast pewne problemy, jeśli chodzi o Szwecję. Z naszej perspektywy jest to bardzo ważne, żeby wejść do NATO wspólnie. Wspólnie złożyliśmy wnioski o członkostwo i bardzo ważne byłoby, żebyśmy zostali przyjęci, ratyfikowani wspólnie. Polska od pierwszych dni opowiada się za członkostwem Finlandii w NATO, za co dziękowała premier tego kraju. Rosja nie ustaje w swoich atakach. Przez pogodę ich ilość jest jednak nieco mniejsza. Tymczasem szef ukraińskiego rządu zapowiedział czasowe zawieszenie VAT-u na generatory i stacje ładowania. Ma to pomóc mieszkańcom kraju przetrwać trudny czas zimy. Obwód Doniecki. To tam toczą się obecnie najbardziej zaciekłe walki. Wojska Putina do ostrzału używają ognia artyleryjskiego. Ze względu na pogorszenie pogody ataków jest mniej, ale ilość ostrzałów pozostaje bardzo wysoka. Przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. Agresja Rosji trwa już przeszło 270 dni. Przez cały ten czas agresor w stronę Ukrainy wystrzelił ponad 4700 rakiet. Wiele z nich zniszczyło obiekty cywilne. Wiele zabiło niewinnych ludzi. Rulo Gika, niszcząc ukraińską infrastrukturę, Federacja Rosyjska uświadamia sobie, że nie może przejąć Ukrainy. Próbują więc krzywdzić z zemsty za swoją bezsilność. Napisał na Twitterze doradca prezydenta Ukrainy Michajło Podolak. Teraz przed Ukrainą celem jest nie tylko przetrwać rosyjskie ostrzały, ale także zimę, która już dała o sobie znać. Zeszłotygodniowe ataki wojsk Putina spowodowały wyłączenie prawie połowy ukraińskiego systemu energetycznego. Dniem i nocą trwają prace nad przywróceniem sieci i technicznych możliwości zasilania, linii elektroenergetycznych, rozminowywaniem, naprawami. Udało się złagodzić sytuację w niektórych regionach, w których wczoraj było dużo realnych problemów. W 15 ukraińskich regionach, w tym w Kijowie, planowane są stabilizacyjne odłączenia prądu. Robimy wszystko. Robimy wszystko, co możliwe i niemożliwe, aby przywrócić normalne życie w Odessie, Charkowie i we wszystkich naszych miastach i gminach. Wczoraj premier kraju Denis Szmyhal informował, że każdego dnia na Ukrainę trafia 8,5 tysiąca generatorów. Szef rządu zapowiedział także czasowe zawieszenie ceł i podatku VAT na generatory oraz stacje ładowania. Dzięki temu mieszkańcy kraju będą mogli zaopatrzyć się w ten sprzęt po niższej cenie, by przetrwać zimę. Niemcy oferują Polsce wsparcie w zabezpieczaniu przestrzeni powietrznej. Są gotowe dostarczyć nam baterie Patriot. Nie milknie echo po zeszłotygodniowym zmasowanym ataku rakietowym Rosji na Ukrainę. W wyniku tych działań jeden z pocisków spadł na teren przygranicznej wsi Przewodów w województwie lubelskim.
Doszło do eksplozji, zginęło dwóch Polaków. Trwa dochodzenie, które ma wyjaśnić, skąd została wystrzelona śmiertelna rakieta. Tu liczyć możemy m.in. na Amerykanów. Dziś z kolei pomoc w zabezpieczeniu przestrzeni powietrznej zaoferowały Niemcy. Zaoferowaliśmy Polsce pomoc w zabezpieczeniu jej przestrzeni powietrznej naszymi Eurofighterami i systemami obrony powietrznej Patriot. Jesteśmy już na Słowacji. Chcemy tam przedłużyć naszą obecność do końca 2023 roku, a być może nawet dłużej. Niemcy pomoc militarną obiecywały także Ukrainie. I choć słów padało wiele, kiedy trzeba było przejść do czynów, broni albo nie było wcale, albo jej dostawy były mocno opóźnione. Polska natomiast w 2018 roku podpisała umowę na dostawę dwóch baterii systemu Patriot. Kolejnych 6 zamówionych zostało w maju tego roku. Sprzęt mają dostarczyć nam Amerykanie. Dziś na Jasnej Górze Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie zaprezentuje najnowszy raport pod tytułem Prześladowani i Zapomniani. Chrześcijanie od lat są najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie. W większości krajów ich sytuacja ulega ponownie pogorszeniu. Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie zwraca uwagę zwłaszcza na Afrykę, Bliski Wschód i Azję. Wylicza zagrożenia, a wśród nich wskazuje na Boko Haram, czyli terrorystyczną bojówkę, która gnębi Nigerię. W Iraku, Syrii, Libanie oraz w Ziemi Świętej chrześcijanie uciekają, a silna emigracja zagraża przetrwaniu najstarszych wspólnot. Z rosnącym uciskiem wyznawcy Chrystusa mierzą się też w Chinach czy Korei Północnej. Te wszystkie informacje zostały zebrane w jednym dokumencie. Raport zatytułowany Prześladowani i Zapomniani, który zwraca uwagę na pogarszającą się sytuację chrześcijan na świecie, dziś zostanie zaprezentowany na Jasnej Górze. Liczba krajów, w których są prześladowania czy dyskryminacja chrześcijan wzrosła ze 148 do 153 krajów. To jest pierwsza liczba. W 50 krajach ten poziom prześladowań wzrósł w 50 krajach do bardzo wysokiego. Inna liczba, która z ostatnio ukazanego raportu też pokazuje, jak smutny, jak trudny to jest czas na całym świecie, również ze względu na wojnę w Ukrainie, to z 40 milionów do 50 milionów wzrosła liczba ludzi, którzy są kupowani i sprzedawani na świecie, którzy są ofiarami handlu ludźmi. Tego samego dnia w ramach Solidarności z Prześladowanymi Sanktuarium na Jasnej Górze, gdzie dziś zostanie przedstawiony raport, zostanie podświetlone na czerwono, przez co dołączy do ogólnoświatowej kampanii Red Week. Kolor czerwony to symbol męczeństwa i krwi przelanej za wiarę. I w tym wydaniu to wszystko. Ja spotkam się z Państwem jeszcze raz tuż po godzinie 12. Zapraszam i do zobaczenia.